Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Mesaliańską Walią. Zobaczymy, jak nam się uda tutaj zapanować nad sytuacją. Ostatnio umarł nasz król, przekazał władzę swojemu 29-letniemu synowi. Królowi Maurik Ab... Maurigowi Ab Brochfelle. Brochfelle, jakoś tak to przemówił. Nie wiem, ciężko. No i nasz nowy władca jest zmienny, ambitny i przebaczający. Jest początkującym, niezbyt doświadczonym mistrzem intryg i jest dosyć bystry, ale nie jakoś specjalnie. Doczekał się też jednej córki, która na chwilę obecną jest naszym dziedzicem. Nasza żona pochodzi z Karolingów, jest bardziej utalentowana od nas i daje nam sojusz tutaj Karolingami, co jest przydatne. Mamy również braci. Raz, dwa, trójkę. Trzech braci. Czemu ma takie terytoria? A, bo my nie mamy, już wspomniałem. O, ale są też dobre wieści. Czyli nasz najgorszy sąsiad, czyli Wessex, się rozleciał. A tego co pogięło? A, on tutaj dołączył do jakiejś wojny, on i Jorvik. Mniejsza z tym wobec tego. A hołdu byś nie złożył? Nie, bo jest podczas wojny. No i zacznijmy od intryg. Nasz władca, widzę, lubi uwodzenie, czyli, ale w sumie w naszej religii to nie jest jakoś takie tragiczne. Mamy tragicznego księdza za to. To na pewno jest, nie jest dobre. Dobra, ty brat zostajesz marszałkiem, a ty brat idziesz tu. To też jakiś księżulek. Przynajmniej nas w miarę lubi. Zrobię z niego... A, nie mam kasy nawet, żeby z niego zrobić medyka. No to pięknie. I oczywiście co tu się dzieje? Dwie frakcje. Jedna by chciała naszego braciszka na tronie, a druga by chciała zmniejszyć kontrolę. I co? I ktoś musi wychować naszą córę. Zróbmy to osobiście. Też liczę na syna. Wtedy może byśmy mu znaleźli żonę wśród córek naszych braci, albo nawet siostrą, bo nasza religia ma taką cechę. Zaraz wam pokażę, gdzie ona tu była. O, że bliskie pokrewieństwo jest pozytywne, więc to można wykorzystać. Fajnie, żebyśmy też jakichś mieli wykształconych, czemu nie. Wise man w naszej wierze też jest na plus. No dobra, on nie ma teraz kumpli. Spróbuję to zrobić szybko i cichaczem. Oj. Nie wiem jak to z głośnością w nagraniu, ale zawsze jest dużo głośniej. No nic, idziemy. No i miejmy nadzieję, że zdołamy to szybko i sprawnie zdobyć, zanim jakiś cwaniak tu dołączy. No. Dobra, mamy to. Jeszcze zgarnę z niego 5 dych na odchodnym. No, w ogóle nam jakoś pieniążki wpadły. I armię do domciu. Czy teraz mogę wykorzystać okazję, żeby zrobić z niego medyka? Okej, chyba się troszkę uspokoiło z braćmi. Uczta... Nie, znaczy na nic nas niestety, jesteśmy tak zapyziałym państwem. Nie będę tutaj mówił, że tak nie jest. Tu dzieci nie ma. On ma dobrą cechę. Gdyby tu się jakieś dzieciaki pojawiły, to oczywiście będę starał się ich pozyskać. Dobra. No. Będzie ciężko.
Z kim ten ma sojusz? Z nimi, również słabe państewko. Ja bym tutaj powykorzystywał te czasy, kiedy możemy trochę porozrabiać. Ten nas nie lubi, no bo chciałby tę ziemię. Ale tu aż się prosi o kolejny atak. Oj, ci dołączyli, ale mówię, no liczę, że szybciej ich zdobędziemy, niż ci w ogóle sobie zdążą zdziałać sensownego. Mają tylko 500 luda w sumie, więc ładne zwycięstwo. Okej, nasz... To jest w Merti, coś się dzieje. A co mnie to obchodzi? W ogóle ona się nie utrzyma na tronie, więc... Czemu ja mam się przejmować jej niezadowoleniem? Jak ona jest praktycznie już obalona. Gorzej, że my tu przegramy. Ale przejęliśmy, widzę, tereny naszego braciszka. Więc temu braciszkowi jak najbardziej przekażę to, żeby nie marudził. No a tu nas roznieśli, korzystając z garnizonu po prostu. No dobra, wow, my jeszcze więcej przejęliśmy. Czyli w ogóle tu był pomór. Obaj bracia zginęli w tej wojnie. No, z jednej strony szkoda, bo nie będzie tutaj partnerów do małżeństw naszej rodziny, ale z drugiej strony, czy my jesteśmy równouprawnieni? Tak, czyli na pewno ona będzie następna. To ciekawe, czyli w naszej religii jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Okej, dobrze wiedzieć. Poprośmy, a nie chcą nam pomóc. Ty przebrzydła babo. Może cię przekonamy, żebyś nam pomogła. Może byśmy kogoś może uwiedli. W sumie to też jest jakaś metoda. Spróbujemy tak zagrać. Jeżeli mamy w tym kierunku iść, to może zamiast ją przekonywać, lepiej uwieść. Chociaż ja potrzebuję jej wojska. Taka prawda. Ech. Nie jest dobrze. Sprawiedliwa, cyniczna. A co jest tutaj bardziej... Żadne z tych, ale nie będzie sprawiedliwa, chociaż ona ma być może mistrzem szpiegów bardziej, więc dajmy, że nie będzie opanowana. Tutaj musimy grać troszkę bardziej przebiegle. Dokładnie, przebiegle. Okej, mamy 1600. Ile on ma dziadostwa? No mniej niż my, tylko że on ma lepszych generałów. A ta mędziuwa dalej nie chce nam wysłać wojska. No, mogę dać jej kasę, ale... Ile ona by chciała? Za tyle, stara, to ja sobie najemników wezmę. No. To ja powiem, że ja wolę mieć najemników, niż się napraszać, babo. I tyle. Armia rusza. I załatwimy to szybko i na poważnie. Uuu, dobrego medyka powinien sobie poradzić, oczywiście. Kto dowodzi tym dziadostwem? O, nawet niezły jest. Nie wiem, kto to jest, ale jakiś Walijczyk. Bardzo wojowniczy. Czy gdyby nam żona pomogła w zarządzaniu, byłoby różnica? Nie. No tu chwilę poczekam, póki nie mam jeszcze kary, to zgarnijmy ile się da. No i pięknie.
Okej, więc zrobiliśmy. Kto to jest? Nasza mamuśka. Trzeba się z nią być. Ona jest zdolna, naprawdę jest zdolna. Byłaby lepszym zarządcą niż te berbeluchy. Okej, kolejny dzieciak. W drodze. I super. A nie mamy wygranej? Dziwne, bo to jest jeszcze ta mała prowincja obok. A już powinniśmy to zaraz załatwić. Jeszcze jedna bitwa. I pięknie. I syn. No syn jest zdolniejszy, ale rządzić będzie córa. No i w sumie wykorzystajmy naszą możliwość, że możemy łączyć ród wewnętrznie i będzie małżeństwo między naszymi dziećmi. Kurde, tylko że oni oboje podziedziczą, może nie jest dobre, bo oboje to się dziedziczą i nie będą sobie w stanie pomóc w zarządzaniu, kurde. Chyba nie, chyba jednak wolę z kuzynostwem, bo w ten sposób to jest duży bonus, ale nie. Ajajaj, no nie, no. Kurde, albo lepiej mówię, no bo czy on ma jakieś zdolne dzieci? Nie bardzo. Nikt tu mi nie odpowiada specjalnie. Ona, to mogłaby na niego być, ale ja potrzebuję dla niej męża. No nie, to mi się nie opłaca, przykro mi. Jednak zmieniłem zdanie. Dobra. Czyli młody, gdzie ty jesteś? Ty, oczywiście też cię będziemy wychowywać. Dostaniesz od razu na starcie te tereny. Tu jeszcze raz sprawdzę, ja nic nie ugram. Córce przekażę to powez. I w sumie to tam będę się ograniczał. Kornwalię też jej dam. Niech ma dziewczynka. I pracujemy nad porządkiem. A co do religii, ja w miarę się nawracamy. Mimo, że nasz biskup to jest niezguła. Dobra. Co się w Mercji wydarzyło? Utrzymała się ta mała na tronie. Tego pogięło. Tylko tu bajzle robi w regionie, no nic. No nic. Chciałby te tereny zająć, ale oni mają sojuszników. Chociaż takich sojuszników trochę z dupy. W sumie. Ale nie, no. Ten jest dosyć silny. Czyli póki mamy najemników, to myślę, żebyśmy dali radę to ogarnąć. Okej, niech nam pomoże. A, my przejęliśmy. Kurde, to jest tak... Nie, no nie możemy mieć tych sił. My się nie utrzymamy finansowo. Zostawmy sobie ze dwa oddziały łuczników i to nam starczy. No, to jest 200 luda. Bo w przeciwnym razie to jesteśmy bankrutami. O, i tak jest nie za dobrze. Chyba zaraz dostaniemy w tyłek. Z
Co my tu możemy zrobić? Możemy mu dać kasę. No walczyć z nimi nie będę, bo to samobójstwo. Ja mu to mogę oddać. A nie wiem, czy najbardziej by się nie opłacało wziąć w ten sposób i kapitulować, chociaż cholera wie, co on wtedy zajmie. Co jest w tej wojnie? Czy o jeden tytuł tak naprawdę? Najbardziej się chyba opłaca zrobić tak i po prostu się poddać. Okej. Mamy nieprzyjemnego sąsiada, ale wyszliśmy z tego w jednym kawałku przynajmniej. Kurde, ja nie miałem pieniędzy, bo zapomniałem. Dobra, kurde, tam skopałem trochę. Trochę skopałem. Mogłem w sumie zostawić te jednostki, bo nie wiedziałem, że te problemy finansowe są z innego powodu. No, i tu by mnie korciło, żeby go zaatakować. Ale... chłopski bunt będziemy mieli, no. Jeszcze 10 miesięcy najemników mamy. Czyli najlepiej, no... to by mógł im zabrać, to by go zabolało. I w sumie powinniśmy to wygrać, chociaż może wziąć najemników również. Ale no po to wzięliśmy ich raz, żeby ich wykorzystać. Może się uda ponownie. A ty jesteś już chętniejsza do pomocy? Gdzie tam? Wstrętna baba. Wstrętna baba nie chce nam pomóc. Okej. Wy od razu zajmijcie się jego armią, jeżeli się da. To powinno być... na plus dla nas. Jak go tu rozniesiemy. Może kogoś aresztujemy zacnego? Niestety nie. Okej. No i zaraz będzie po najemnikach. Kurde. Możemy stać się wiedźmą? Możemy stać się... zyskać perka. Nasza mamuśka jest wiedźmą. No ja myślę, że potrzebujemy pieniędzy. I to jest dla nas ważniejsze w tej chwili niż jakieś wiedźmostwa i inne dziwne akcje. No, rozwalmy ponownie tą armię tutaj. Okej, spróbujmy się czegoś nauczyć. Okej. Czy ja mu ufam? Obserwujmy, lepiej... Okej, troszkę doświadczenia. Nie wiemy, czy to jest on podejrzany, czy nie. No nie, uciekają, ale powinniśmy ich dopaść. Czyli muszę ich jeszcze raz pobić, zanim nam się skończy kontrakt. I co się stało? Nie wiem. A, nie wygraliśmy, tylko... A, tu nie mamy teraz... Kurde, no. Nas teraz pobiją i chłopi się zbuntowali, kurde. No nic, no nic. Ale on też troszkę dostał w tyłek w tych dwóch bitwach. To nie jest tak, że jest w pełni sił.
ale po tej wojnie musimy troszkę odpocząć. Musimy popracować nad jakimiś sojuszami, coś, bo to się źle skończy inaczej. Aż pięknie nie boli nasza matka, bo nikomu tu bardziej nie mogę chyba zaufać. No i dużo zbuntowanych chłopów, raczej może chłopów załatwię najpierw, bo oni są, bo są. Jedni, o! Kto tu dowodził? Zdolna baba. Oczywiście, że ją biorę na dwór. Dobra. Najgorszy jest nasz księżulek, po prostu jest mistrz niezguła. Okej. Mają coraz więcej sojuszników, to nie jest dobre. To może być mały problem. Odwołajmy te siły i zobaczymy znów, co się wydarzy. Jakby cała kasta nowych najemników praktycznie, więc nie do końca jest źle. Tylko pytanie, bierzemy nowych najemników, czy nie? Czy ich pobijemy bez najemników? O! Dowodzi nasza buntowniczka. A, co tam? Wezmę sobie tych, a nie, tych nie ma. Wszyscy są zajęci. To troszkę psuje mi pomysł. Weź może sobie kawalerzy. Chociaż, kurde, będziemy na minusie z sianem. Ale co tam? Zagrajmy tą kampanię tak dosyć agresywnie na początku. Okej, co żeśmy przejęli? Jakiś tutaj pomniejszy teren. Okej, zróbmy tak. W sumie dobrze, że wzięliśmy najemników, bo on tu ma jeszcze 600 luda. Gdybyśmy tego nie zrobili, to byłby problem. Tak tu będzie problem, coś mi się zdaje. Chociaż nie, rozbijemy go. I co? No nie, no chcemy, żeby była ambitna, chociaż nas to zestresuje. I spróbujmy jeszcze z tym stresem troszkę powalczyć. Okej, ci są rozbici. Zajmiemy mu stolicę. To z pewnością nie zaszkodzi. Znaczy... Nie, wojska ma dużo mniej niż my. No 500, to na, przy tej liczbie to jest naprawdę duża różnica. Dołączę. Chcę sobie poprawiać reputację z nią. Nie wiem, czy cokolwiek więcej poza dołączeniem zrobię, raczej nie, ale na papierze chcę jej pomóc. Spróbuję ją uwieść. Jak skończymy ją przekonywać do nas. Kolejna bitwa. Masz po tyłku, dziadu. I teraz zajmijmy te tereny przygraniczne, gdzie powinniśmy dostać bonusy teraz. Raczej skasować sobie cały ten negatywny war score. I marszałek. To mi się podoba. Mniej mi się podoba, że chcę nam stolicę zabrać. Czemu my jesteśmy tak nielubiani przez naszych własnych ludzi, czy nawet naszej religii? Kurde. Jesteśmy naprawdę z
Strasznie nielubiani. Po tej wojnie kończymy z wojnami. Dobra, nie. Nic nie wydajemy. Już się spłukaliśmy na najemniaków. Starczy tego. Dobra, spróbujmy się zaprzyjaźnić. I córa dorasta. No jest ciut bardziej utalentowana od nas, chociaż też nie jest super. Zobaczmy tutaj, kto jest. No. Nie, to żadne z tych dzieci mi się nie podoba na razie. Może w przyszłości jakiś z tych znajdziemy bardziej utalentowanych w rodzinie. Na razie będziemy... O! O, to mi się podoba. Trochę stary, znaczy przynajmniej walczyć, matrynarnie. Duża szansa na dzieci. Nie powinno być źle. Podzielmy to na pół i rozbijmy to dziadostwo. Tutaj. Elegancko. I mamy zwycięstwo. Było ciężko, nie wiem czy w ogóle było warto o to walczyć. Ale wygraliśmy. Mamy karę do jednego holdingu, nie wiem dlaczego. Okej. Tak. Poczekajmy aż się urodzi może dziecko, zobaczymy co komu damy wtedy. Spadaj babo. Wow! Ktoś nas cichaczem sprzątnął. Tego się nie spodziewałem. Cwaniaczki. Czyli ktoś nam sprzątnął króla, a władzę przejęła jego małoletnia, nie, już nie małoletnia, 16-letnia córa. Jest opanowana, zmienna i ambitna. Troszkę bardziej uzdolniona, jeśli chodzi o szpiegostwo od ojca. Również bystra i już jest w ciąży. A nasz brat przejął tereny, których nie powinien przejąć. Ach... Odbierać i tak nie możemy, zresztą by się pewnie nie zgodził. Bo to bym chciał mieć w swoim ręku. Te ziemię to niech se bierze w cholerę. Nawet mu... Nie mogę mu dać? A, bo kurde. Co ja robię? Bierz to. Bierz to, młody. No dobra, mamy pierwszą kobietę na tronie. Również się skupimy w ten sposób. Okej. Zacznijmy od uczty może, żeby trochę... Oj, ale to jest drogi biznes z tą ucztą. Możemy zawrzeć sojusz z bratem, ale... Nie będę wtedy mógł mu niczego odebrać. Oczywiście mógłbym go zabić, ale... Jakoś nie czuję, żeby to było... Raczej bym go, będę go wychowywał. I jakby co, to trzeba po prostu podbierać niektóre tereny, przekazując mu inne w zamian. Ale od razu nie będziemy go mordować. Bez przesady. Poroniła. To nie jest dobre. I nie mamy sojuszu. Mamy też siostrę pogrobowca. I tu możemy zrobić taki myk, czy nie możemy? Nie możemy chyba. Albo inaczej. No, gdzie on tu jest? Prince
Bjork. Nie mogę mu wyznaczyć małżonki? No, bo oni są oboje na jednym dworze chyba. A jakbym go zaczął edukować? O. Nie. Nie przejdzie. A szkoda, bo liczyłem też na jakiś sojusz może, a tu nic z tego. Też nic z tego, kurde. Nie wyszło to najlepiej, jakby mogło. Na czym my go uwodzimy? Nie wiem. Coś poczytałem o Nibelungach, może widzę, że poprawiły się, nie poprawiły się relacje, tylko się zepsuły. Ja myślę, że nie będziemy tego robić, lepiej sobie odpuścić takie pomysły. Na braciszek, to mógłby stworzyć sobie tutaj tytuł. No skomplikowało się wszystko. Tyle powiem. Wiecie co? Rozbudujmy sobie może bez tego stolicę. To jest taka dosyć bezpieczna decyzja. Stawmy jakąś farmę na wzgórzu. Czemu nie? I też nas na więcej nie stać. I no nie, tego sojuszu nie bardzo bym chciał. A mógłbym uzurpować tytuł księstwa tego. Drogo jak pewna cholera, 400, jak pamiętam. Albo 250, to i tak za dużo. No nie gdyńmy jej. Nie chcę, żeby nam kopnęła w kalendarz, ona jest dobra. No, ta kampania będzie ciężka. Z kim on ma sojusz? Z nim. Czyli w teorii byśmy go pokonali. No nie. A ten dziad? No nie, tu byłoby problem. Ten też nałapał sojuszników. Liczę, że się doczekamy naszego syna albo córki i że nie będę musiał liczyć na nasze rodzeństwo. Na razie mówię, ich wychowujemy. A jej w teorii mogę dawać ziemię? Mogę. Czyli gdybyśmy złapali tutaj w Anglii jakieś tereny, dokładnie tu, zaryzykujmy. Tak, i cyk. Zapewniamy lekarza, znając życie. Ten mi się podoba. Zatrudnię go. A tu... Nie wydaje mi się jakoś super krwawa. Pójdźmy w tym kierunku. Uwodzenia nie jest najlepsze, uważam. Tylko bunt chłopski się szykuje. I bardzo dobrze. I super, czyli mamy te tereny. Możemy wielką ofiarę złożyć. Nie.
Żadnych takich pomysłów jak Wielkie Ofiary. Okej, on sobie założył tytuł. I teraz przykro mi, młody, ale cię oskubię. Czyli oddasz mi to. Bo tych wasali, tylko że on może się zbuntować, ale nie. Dostaniesz ode mnie za to, na pocieszenie. Dalej tu jeszcze ma jakąś jedną, jakieś terytorium, a to już jest takie do przyjęcia. Podnieśmy sobie tutaj kontrolę. Na razie może niech tak zostanie. Tu się wybudowało? Nie, buduje się. No będziemy się głównie skupiać na tam inwestycjach właśnie tu. Co? O, mamy samych łuczników walijskich. Czy ja ich nie chcę ich. Zobaczyć, czy mogę już brać artylerię, ale pewno nie mogę. Jeszcze trochę tu brakuje. Kto znowu? Wessex i chcą tą prowincję pojedynczą. No nie, bo jeszcze mają wsparcie stąd, czyli kurde, no. Najgorzej, że to się oderwie od nas. I bunt katolików. Oczywiście, że staniemy do walki z nimi. Ilu ich jest? Sporo. Nie powiem. Dobrze, że zebraliśmy pieniądze, bo mamy jakby co na najemników, ale no to są chłopi tak naprawdę. Powinniśmy ich wdeptać w ziemię. Okej, wyleczyliśmy się. No i tutaj generalna bitwa. Mam nadzieję, że wszystko się skończy w jednej bitwie. Ślicznie. Wstrętny dziadu. Chyba go stracę, bo mnie wkurzył teraz tym buntem. A ty będziesz na nowego marszałka. No nic, miejmy nadzieję, że nasza rodzina będzie w miarę zdolna. Czy moglibyśmy zamordować tego typa z Wessexu? Nie. Bo no, potrzebujemy się ich zacząć pozbywać. Tutaj też nie mogę sojuszu, nic nie ugram odpowiedniego. Pracowity, no braciszek zdolny, nie powiem. Mercja się ogarnęła. No to jest potencjalnie kolejna ofiara. Teraz tak, możemy albo tu nawracać, albo jeszcze tu mamy tereny takie, które trafiły nam się. No to by były wszystko akty tyranii, gdybyśmy zaczęli ich pozbawiać ziemi. Wykształceni wasali mamy, wszyscy mają plus 20 wiedzy. Nie spodziewałem się tego. Pod wrażeniem jestem. A jak nasza stolica? Jeszcze się buduje. Co? Weźmy to.
Jest okazja, trzeba coś zdobywać. Nie, nie możemy, bo nie mamy pobożności. Ciężka, naprawdę ciężka kampania. Każdy ma okazję nam się wpakować w paradę, no, z powodu naszej religii. O, i to mi się podoba. Mamy naprawdę zdolną córkę. Od razu ją wychowujemy. A nie, nie możemy jeszcze. To może sobie odpuszczę tutaj. Powiedzmy, jak się wychowuje nasz medyk. A tą będziemy wychować osobiście. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Nie lubię jej. Sprawdźmy, co tam ukrywa. O, mamy na nią haka. Wiemy, że jest niewierząca, czyli... Gdzie to tu jest? Tu. Powinna się zgodzić na szantaż. A nie. No dobra. Ale to dalej nie jest wystarczający hak, żeby ją pozbawić włości. Przynajmniej na chwilę obecną. Ale ją moglibyśmy sprzątnąć. Jak najbardziej. Bo po niej odziedziczymy. Więc, no. Czemu nie? Jest 90%. I tak, chcę mieć haka na braciszka. Może mu odbiorę wtedy właśnie te tereny tu. To by było nie najgorsze. Bo wtedy ten powis mógłbym dać następczyni. A, wydało się, że próbujemy coś zrobić. Ale nie poddajemy się. Tak. No. Wszystkie ręce na pokład i jest lepiej. O, i akurat mamy farta, bo mamy ten bonus i powinno być dobrze teraz. Mogłem ponieść podatki, ale wolałbym, a nie, nawet nie muszę. To mu chcę odebrać. O. Czyli jak tak poszło, to mu podniosę jeszcze podatki. Ten mój braciszek to biedak. Gnębie, mało lata. No, ale trudno. Dobra, lecimy dalej. Port. Co do kultury, w sumie tu byśmy mogli, o, jak to, co są wszyscy niewydolni. Tu patrzę i nie wiem, co o tym myśleć, skąd leta łatajstwa u nas. Dobra. Z religijnością też jest słabo. No nic, próbujemy. I super, przejęliśmy. To chcieliśmy bardzo ładnie. W sumie córce będę dawał te tereny, niech ona tutaj. To jest tak w miarę blisko naszych mainlandów, na razie to zachowam. Tu jest C. I tu bym zainwestował w to. Musimy jakoś rozkręcić tą gospodarkę, bo jest tragicznie.
No, kolejna ciąża. To może... Próbujmy być mili. Tu sobie na razie odpuszczę, żeby troszkę pobożności dawał, chociaż on jest... Nic nie daje, niczego. Niech asystuje nam. Czyli tu nie bardzo jest co zrobić. Wszyscy mają już dzieciaki. Ile by nasz księżulek tworzył roszczenia? 7 lat, no niech to się robi, bo i tak nie daje nam pobożności, więc jest nieprzydatne. Dajmy sojusz. O, siostra tutaj dostała. Nie wiem gdzie, ale niech ma dziewczynka. A brat? Zmienny. Dobra, zmienny. A nie, to jest córka. Dobra, z córką, kurde. Pomyliłem się. Siostra jest tu. Na dworze, ale nie możemy jej marriage'ować z nikim, jakbyśmy chcieli. Kurde, nasza królowa ma problemy ze zdrowiem, nie może ciąży donosić, no. I kolejny problem, chyba teraz coś stracimy, tylko już nie wiem co. To. No. Może nie. Tak. Ktoś by nam pomógł. Nie mamy sojuszników, nie. Czyli jak już najemnicy nam mogą pomóc. Ciąża nam niewiele pomoże. Kto nas w ogóle zaatakował? Ten pacan. Co? A nie, nie mam ciągle? Nie mam, kurde. Ona Gary by tu rozwiązały sprawę, to szybko zdobył i byłaby cisza i spokój. Dobra, rozwalę mu najpierw armię. Dziadygu jeden, no. Raz dostał w dupsko. Teraz dobrze, te armie są oddzielone od siebie, czyli praktycznie są dwie osobne armie do pokonania. Nie mamy nikogo lepszego. No nie. Nie chcę, żeby nasza królowa dowodziła, bo to się może źle skończyć. Tak, i spróbujmy jeszcze tutaj dorwać tych 400. Pewnie całe 400. No, ta wojna może nam wyjść nawet na dobre, jak dobrze tak pójdzie. Bo póki co go po prostu eksterminujemy. I mamy syna. Nie jest źle, zaraz poszukamy potencjalnego sojuszu. Dobra, zwycięstwo i na jego stolicę, żeby to zakończył mnie dżaźni dziadyga jeden. O, córka może będzie wojowniczką. To by było dobre. Nasz port się zbudował. I super. Ile zgarniemy? Niewiele, bo to bidak był, ale grunt, że wygraliśmy. Okej. Okay. Tu się troszkę odkujemy, bo nawet są dosyć bogaci. No ten może jeszcze posiedzi chwilę. Coś uciuła. Czyli teraz co robimy? Po pierwsze, córka musi mieć męża bardzo, bardzo uzdolnionego. Tak, i age. Ten by mi odpowiadał. Same stare dziady trochę. Ten jest dobry wojownik i dobry zarządca, by jej pomógł, ale jest strasznie stary. Ale co tam? Matrynarnie. Jest ok. A tutaj... Siła sojuszu. Kto by był? Ci. No w sumie...
Czemu nie? To państwo nam może tu pomóc. Dobra. To jest dobra decyzja, uważam. Potrzebowałbym jakiś tytuł stworzyć, żeby w razie W móc go przekazać jemu. A jak już jesteśmy... O, jakiś bunt się szykuje, chłopi. Za 12 miesięcy. Ten ma... No nie, bo byśmy z tym walnie... Nie, tu to nie jest dobry pomysł. To jest najlepszy pomysł chyba. A, nie mamy dalej religijności, nic się nie zmieniło. Tu możemy tylko podatki podnieść. Możemy pójść na pielgrzymkę, tylko znów kasa się rozlezie. Ale dobra. Gdzie jest najtaniej? Do Konstantynopola, żeby to jakoś się zmieścić w budżecie. O, pogadamy? Tak, jesteśmy raczej przyjaźni, więc wysłuchajmy, co mają do powiedzenia. Znów poroniła, nie wiem, już trzecie dziecko. Ale my jesteśmy raczej tolerancyjni do innych religii. No nie, no nie chcę, żeby zmieniać religii, mieliśmy grać jako ci Messalianie. Możemy ją wyzwać na debatę, albo dalej pojechać. W sumie spróbujmy debaty. O! Czegoś się nauczyliśmy nawet. Braciszek będzie chciwy. No niech jest, nie przeszkadza mi to jego rzecz. I super. Dobra. Jeszcze tylko ostatnia rzecz na dzisiaj, przejmiemy to. Nie powinno tu być większych problemów. Albo i powinny. Kurde, skąd ma tyle wojska? Przynajmniej ten sojusznik jest normalny, a nie jak tamta. No dobra, czy nasi tu przybędą? Tak, idą całkiem sporą armią. Nic ci nie dam. Czemu ty cokolwiek chciałaś? Przecież... No, wszystkie twoje ziemie są twoje. Jeżeli chodzi o te... terytoria. No, czy oni tu zaatakują Wolstone Hama? Chyba nie wiem właśnie. Wolałbym, żeby do mnie przyszli. A tak, przyszli, ale gdzieś tu się czają. Jak my ruszymy, to co kurde zrobią? Pójdą za nami? Tak. No, zaraz się okaże, czy to był dobry ruch, czy nie. O nie, nasz mąż kopnął w kalendarz. Nie, nie jesteśmy jakąś wielką wojowniczką, omijajmy z daleka to brzydkie zwierzę. Ten pieniędzy jak nie miał, tak nie ma. Kolejny ranni. Kurde, nasi sobie naprawdę nie radzą. Chociaż czy wygrywają, ale jakimi stratami. Czy nasz sojusznik to jest taki mizerny również. Dobra, niech do nas przybędą, będziemy mieli haka. Może się gdzieś do czegoś przydadzą jeszcze. No i co? Straszna była ta wojna. Jakimś nędznym małym państewkiem. Ludzie. Po prostu paranoja. Ale mogę przynajmniej jej to dać, żeby zostało w ten sposób. Potrzebujemy mistrza szpiegów. Dam kogoś, kto jest przyzwoity. I potrzebujemy męża. Może w ten sposób. Tutaj jestem bardziej uzdolniony. Myślę, że on, to jest wikingiem.
Ale weźmiemy sobie jego. Nawróci się. Tak. Okej. Okay. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek, bo tu się robi nieprzyjemnie. My to możemy przegrać niedługo. W każdym razie pozdrawiam i do zobaczenia.